Hej wszystkim, tu Nadella, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mojego prywatnego sejwa. Tak teraz mniej więcej prezentuje się nasz domek. Jeszcze górę muszę tutaj z zewnątrz wykończyć, bo jest niepomalowana, ale nie mamy kasy. Zresztą w naszej rodzinie, słuchajcie, zaszły poważne, poważne zmiany. Być może na Facebooku już widzieliście, że tutaj mamy kilku nowych członków rodziny i już Wam ich wszystkich przedstawiam. Przede wszystkim, słuchajcie, przede wszystkim nie zaczynam od dzieci, tylko od konia, ale dobra. Jest nasz Nels, który jest synem Serafiny. Może włączę tutaj w naszej stodole wszystkie światła. Tu jest nasza Serafinka, ona sobie jeszcze śpi, słuchajcie, bo jest zmęczona. A tutaj jest nasz Nelsio. Nelsio jest bardzo podobny do mamy, ma tylko inny kolor grzywy. No i tutaj takie właśnie frędle przy kopytach. To chyba po tatusiu ma, bo ja go zupełnie nie edytowałam, nie zmieniałam go. Tutaj trochę wygląda, jak miał czerwone oczy, ale tak naprawdę one są czarne. Nie wiem, dlaczego tak to tutaj wygląda. Okej, Nelsio, skończ jeść. Ty musisz w ogóle, wiesz co, iść siku. On niedawno stał się dorosłym konikiem i myślę, żeby go zacząć troszkę trenować, bo jego mamusia już całkiem nieźle sobie radzi. Nie byłam z tym, co prawda, na żadnych zawodach, bo nie mieliśmy tutaj czasu, ale myślę, że dla Nelsia też zrobimy jakieś małe tutaj te płotki i nauczymy go trochę skakać. Co tam Serafina by chciała? Ona jest głodna. Tu jest chyba siano rozrzucone. W każdym razie gdzieś miałam rozrzucone sianko, jest. Niech ona sobie zje sianko i niech sobie trochę poćwiczy. Może to byłby dobry pomysł, żeby ją zabrać na jakieś zawody, może nawet dzisiaj, słuchajcie, na jakieś takie pierwsze, żeby troszkę sobie uzupełnić nasz budżet. Dobra, Nelsik, no to sikaj, przecież nikt ci nie zabrania, tak? Proszę bardzo, siusiaj, co ty jeszcze tutaj potrzebujesz? Pragnienie. Bardzo chce ci się pić. No i właśnie musiałam trochę naszą stodołę poszerzyć. W ogóle nawet się nie zorientowałam, czy dach teraz jest dobrze. No właśnie, nie jest dobrze dach. Jezu, wchodzi nam tutaj, drzwi nam wchodzą w ten... dobra, później to sobie poprawię, bo tak na szybko poszerzałam tą stodołę. Widzę, że nie jest tutaj równo. Ale to nic, tutaj też trzeba będzie dociągnąć, słuchajcie, te ściany, żeby to jakoś wyglądało i żeby było nam ciepło w środku. No i tak, mamy tutaj dwie zagrody. Oczywiście u góry tutaj też coś urządziłam. Oczywiście nasza pamiątka, główna pamiątka z Francji, czyli maszyna do wyrabiania wina, z której jeszcze ani razu nie skorzystałam. Tutaj półeczka na wino. Też z niej nie korzystam, bo wino mamy w wyposażeniu, więc wow, super wydana kasa. Jakieś oczywiście mamy tu jeszcze, słuchajcie, grę w strzałki. Kurczę, tutaj naprawdę muszę to poprawić, bo to wygląda koszmarnie. Ale dobra, mniejsza z tym. Na razie, słuchajcie, zostawimy to tak, jak jest. Oczywiście nasz ogródek też się trochę poszerzył. Jest ostatni dzień jesieni. I obiecałam moim Simom, że pójdziemy, słuchajcie, na festiwal jesieni, ale nie wiem, czy się wyrobimy. Tutaj było ostatnio tyle do ogarnięcia, że naprawdę moi Simowie po prostu na nic nie mają czasu. Niestety, nawet na utrzymywanie jakichkolwiek znajomości. Jakieś brudne łachy po prostu się walają po domu. To jest syn Andrei i Jacoba. Nazywa się Joshua, czyli Josh. W skrócie właśnie sobie śpi, dzisiaj ma wolne, bo nie idzie do szkoły, także fajnie. To jest jego pokój, niezbyt, słuchajcie, się zmienił od ostatniego czasu, chociaż nie wiem, czy Wam pokazywałam w sumie ten pokój. Chyba nie, nie wiem. W każdym bądź razie tak się tutaj prezentuje. Pokażę Wam może, jakie cechy ma Josh. Może od wszystkich Wam pokażę. Dobra, to najpierw dzieci ogarnę. Jest tak, z odjakalnym bykiem, jak ja, ojoj. Ma poczucie humoru, jest wirtuozem i łatwo się zachwyca. Ja bym chciała tutaj rozwijać te zdolności muzyczne u niego. I chciałabym, żeby on sobie na jakimś tam pianinku czy fortepianie grywał. Myślę, że to by było idealne dla niego. Słuchajcie, niedawno urodziły się nam tutaj bliźniaczki. I to jest Georgia, o ile się nie mylę, tak? Georgia. Georgia jest kobietą. Wiadomo, jest rakiem. Ja nie wiem, dlaczego tutaj na przykład bliźnięta mają zupełnie różne znaki zodiaku, ale to nic. Jest rakiem, uwielbia przyrodę i jest podekscytowana. No tutaj też możecie sobie zobaczyć inne jej cechy, jaką muzykę lubi i tak dalej. Natomiast Christina jest geniuszem i jest dobra. I tutaj sobie Christina leży. Ich pokój jest dość duży. To dlatego, że one będą mieszkały razem, a później, wiecie, może gdzieś mi zabraknąć miejsca, jak będę chciała jakieś biurka dodać czy coś. Na razie ten pokój jest dość pusty, no ale nie potrzeba im tutaj dużo. Wiem, tutaj jeszcze muszę
wykończyć podłogę, słuchajcie, bo to wszystko tak lewituje trochę, ale ja to zrobię, tylko że no właśnie kasy mamy za mało. Się zastanawiam nad tym, czy po prostu nie wziąć im za punkty życiowe spadku, ale to jeszcze zobaczę. Tutaj mamy małą łazienkę, no i tak się prezentuje nasza mała farma, no i właśnie od czasu do czasu coś takiego mi się tutaj robi. Więc nie mogę chyba za bardzo, jeśli jestem w domu, oddalać kamery. Znaczy, jeśli chodzi o pierwsze, może o pierwsze, o parter, to mogę, ale jak już jestem u góry, to właśnie wyskakuje mi coś takiego. Tu jeszcze jest nasza altanka. Nie wiem, czy się z nią zapoznaliście. No i mamy też jacuzzi. Oczywiście mogłabym je sprzedać, byłoby trochę kasy, ale tak je zachowuję na razie na takie trudne dni, można powiedzieć. Dobra, Nels, co tobie jest? Ty jeszcze musisz zrobić siku. Robisz to siku? Do rupsiku i chodź jeszcze tutaj do zagrody, napij się troszkę. Jak tam nasza Serafina? Serafinka, gdzie jesteś? Serafinka sobie je, za chwilę będzie ćwiczyć, a Nelsik może zjeść i też trochę poćwiczyć biegi. Słuchajcie, bo to jest takie najprostsze do biegów i on może z tego skorzystać. Tutaj mamy tą lizawkę, której nie przesunęłam z powrotem, ale dobra. Tak, jak tam nasi Simowie? Słuchajcie, zajmijmy się nimi teraz. Zobaczmy ich potrzeby. Tutaj jeszcze szybko pokażę Wam cechy naszej Andrei. Ona też jest wirtuozką. Ona bardzo dobrze gra na gitarze. No, jest artystką, maluje i ma samo zatrudnienie jako malarka. Nasz Jacob jest, słuchajcie, młodym dorosłym, ale za chwilę mu się to zmieni. A Andrea, ile Tobie zostało? 10, a ją 9 dni, o kurczę. Jest strażakiem. Który Ty już masz poziom tego strażactwa, co? Inne takie te... Nie masz zbytnio rozwiniętych tutaj umiejętności. Ale dobra, strażak, 8 poziom. Co nas Josh robi? Bo słyszę, że on się tutaj obudził. Gada do tej creepy lalki. Czy ty masz jakieś potrzeby, mój drogi? Tak, głód. Trzeba by było coś zjeść. Dobra, skorzystaj. Właśnie chciałam dzisiaj zabrać naszą rodzinkę na festiwal jesieni. Może się to uda zrobić z samego rana. Jacob, jak tam? No dobra. Możemy wstać. Słuchajcie, niech Andrea też wstanie. I niech... Aha, dobra, ty jeszcze korzystasz z toalety. Bo chciałam, żeby tutaj było jakieś barabara pod prysznicem. Bo wtedy można upiec dwie pieczenie na jednym ruszcie. I a propos Andrei, słuchajcie, wspominałam już o tym kiedyś w jakimś filmiku, że ona nie może żadnej reakcji wykonać z Jacobem, niestety. Nawet jak coś tutaj próbuje, to nawet trochę gra mi się przycina. Nie wiem, o co chodzi. Tutaj z innymi członkami rodziny, przynajmniej ostatnio, mogła. Znaczy, możemy zrobić pranie. Czekajcie, spróbuję za chwilkę. Okej. O, dobra. Widzę, że ten problem, słuchajcie, się pogłębia. Bo tak, prysznic możemy. Czyli teraz już z Joshem też nie mogę żadnej interakcji wykonać. Super. Dobrze, że w drugą stronę, słuchajcie, to działa. Bo inaczej nie mielibyśmy tutaj zupełnie jakichś relacji rodzinnych. Ja próbowałam już tutaj wszystkiego. Próbowałam najpierw resetować Simów. Jak zauważyłam, że coś takiego mi się robi, to nie zapisywałam gry, tylko wychodziłam. Ale w końcu po prostu mnie to dopadło. Także w pewnym momencie musiałam to zapisać. Po prostu nawet nie byłam tego świadoma, że to się stało znowu. Widzicie, wszystko inne mogę tutaj robić, mogę się przebierać, tylko widać, z tymi simami jest teraz problem. Jeśli chodzi o koniki, to ja muszę zobaczyć, czy mogę coś wykonać. Czekajcie. Tak, mogę. To tyle dobrze, że będziemy mogli przynajmniej konie oporządzić. Nie wiem, dlaczego się tak robi. Wiem, że kiedyś już miałam taki problem i chyba też w tym mieście, chyba też w Appaloosa Plains mi się tak stało i w końcu zrezygnowałam z tego save'a. Strasznie mnie to martwi. Zapisałam nawet raz moją rodzinkę. Prowadziłam ją na nowo do tego miasta i problem niestety nie znikł, więc niezbyt fajnie. Dobra, młody, ty sobie weź może coś z lodóweczki zjedz. Mamy tutaj dobry placek dyniowy. Boję się, że jak dziewczynki dorosną, to ona też z nimi nie będzie mogła wykonać żadnej relacji. Tak jak mówię, dobrze, że w drugą stronę jest okej, więc jak na razie jeszcze tutaj... Gram tą rodzinką. Zobaczymy, jak będzie w przypadku innych członków rodziny, na przykład Jacob, to bez problemu on może ze wszystkimi tutaj gadać i tak dalej, więc na razie jest dobrze. Ale nie ukrywam, że chciałabym później dziećmi grać w przyszłości, jak one już dorosną. Później na pewno jakimś jednym dzieciakiem. Nie wiem jeszcze kim.
Ty nie gadaj mi, że chcesz powiększyć rodzinę. Ja hopie, aż trójkę dzieci, w tym jedne bliźniaki. Daj tej biednej kobiecie spokój. Dość. Nie, bo po prostu ja... Dzieci w simach czasami są spoko, wiecie, nie są w ogóle wymagające, sobie leżą, prawda, zawinięte w te kocyki, ale po prostu Georgia to jest diabeł wcielony. To jest diabeł, to nie jest dziecko. Ona co chwilę coś chce. Jak nie jeść, to jest samotna. Jak nie to, to znowu coś narobiła w pieluchę. Christina, popatrzcie, zrobiłam zdjęcie. Christina po prostu leży zawinięta i ma wszystko gdzieś. I Georgia oczywiście ją budzi, jak ta śpi. Widzicie? Tutaj jakaś taka czarna linia mi się robi. Boże, to jest straszne. Teraz nie skacze mi takie czarne coś tutaj. O, teraz się zrobiło. Więc ja nie wiem, co z tym save'em jest. Ja tylko po prostu chcę to ciągnąć do tego momentu, aż dzieci będą duże i będę mogła nimi grać. Może zmienimy nawet miasto wtedy. Nie wiem. Ja lubię bardzo Apollusa Plains, ale już drugi raz coś mi się tutaj dzieje. I chyba wtedy miałam taki sam problem tutaj. Masakra. Za niedługo w żadnym mieście nie da się grać. No, pewnie tak będzie. Że w końcu siądą mi z nimi na amen. Postaraj się, dziecko nie. Może Barabara. I widzicie, właśnie jak nacisnę tutaj. Dobra, zapłacimy rachunki. I mamy już mało kasy. I to bardzo mało. Jak nacisnę na przykład na prysznic czy coś, no to ona z nim wykona tą interakcję. Więc tyle też spoko. Jak tam moje koniki? O, dobra, nawet tutaj macie relację. Nelsik, ćwiczysz? Idzie ćwiczyć teraz. Nie wiem, co on się tak ociąga. Ach, chyba, że on cały czas ćwiczy, tylko wbiega sobie do tej stodoły. Tylko mi się tutaj nie zdeszcie. Czekajcie, zrobimy im kilka interakcji może. Niech sobie ze sobą tutaj pogadają. Tak, żeby po prostu im kontakty tutaj rosły. A jak wrócimy, to może weźmiemy naszą Serafinkę na jakieś zawody, może coś wygramy. Od bidy. Przydałoby się, nie powiem. Dobra, jak tam moi dorośli? Higiena. Aha, bo wy dopiero idziecie. No to dobra. Jeszcze sobie coś zjemy i pójdziemy na ten festiwal jesieni, bo to już ostatni dzień. I właśnie nie, miałam tutaj pełno dyń powycinanych, wiecie, ale no... Już po prostu się popsuły, zostały mi te dwie, jedną nawet do domu dałam, bo nie miałam już co z nią zrobić. Także spoko. Dobra. Josh, posprzątasz? Posprzątaj po sobie. Bądź dobrym dzieckiem. Jaki tu jest syf w ogóle, to jest masakra. Dobra, Andrea, ty chyba musisz jeszcze... Nie, nie idź rozrzucać siano, nie. Skorzystaj sobie z toilet. Ty sobie chodź, zjedz coś. Chyba są jeszcze jakieś naleśniki, nie? A, kawałek ciasta. No to kawałek ciasta, dawaj. Ty masz dzisiaj wolne, bo ja tak ciągle mówię. Ale tak, no to super, ma wolne. Susu. On mi od pewnego czasu zamiast chodzić, to tylko biega. Co też mnie wkurza, muszę wam powiedzieć. No, właśnie. Ja wiem, że w pokoleniach, jak pokolenia weszły, to czasami się robiły takie bugi, że simy czasami tylko biegały albo chodziły tak dziwnie, wiecie, jakby chciały kogoś wystraszyć. Długo tego nie miałam i znowu. Dobra, też sobie zjedz kawałek ciasta. W sumie samo ciasto mamy. Czy ty mógłbyś nam posprzątać ten blat? Nie, nie możesz, szkoda. Dobra, chodź Josh, pooglądaj sobie coś. Pooglądaj sobie telewizję. On jest taki raczej artystyczny, słuchajcie. I będziemy rozwijać tutaj u niego to zamiłowanie do muzyki. Wydaje mi się, że Jacob chciał właśnie, wiecie, żeby jego syn, nie wiem, tam biegał za piłką czy coś, ćwiczył i w ogóle on sam jest strażakiem. A tutaj Josh no, bardziej idzie w tą artystyczną stronę, więc może dlatego też Jacob chciałby jeszcze jedno dziecko. Ja nie wiem, to takie głupie jest, nie? Ale no nie wiem, chciałby iść z synem pokopać piłkę. Ja nie mówię, że Josh oczywiście tam z piłką nie będzie miał nic wspólnego, że nie pogra z tatą, ale chyba jakoś za bardzo mu to, słuchajcie, przyjemności też nie sprawia. No różne są dzieci. Dobra, chodź tutaj może Josh porozmawiaj z tatą na chwilkę. Zabawnego coś mu opowiedz. Właśnie idziemy dzisiaj, a my nie mamy chyba żadnych zabawek. Chociaż byliśmy na studiach, więc myślę, że coś powinniśmy mieć. Tutaj bym chciała w ogóle zasadzić te wszystkie, bo specjalnie kupiłam te owocki w sklepie. Chciałam to zasadzić, ale teraz właśnie nam się zbliża zima, więc nawet nie ma sensu chyba. A ty coś masz? O, ty masz, super. Daj to Joshowi, to może sobie porzucają, jak pójdziemy do parku. No. Zacieśniajcie więzy,
Ojcowsko-synowskie, proszę bardzo. Muszę wam powiedzieć, że pierwsza na świecie pojawiła się Kristina i jakoś tak przez dłuższy czas nie wyskakiwało mi, że mam drugie dziecko w ogóle i myślałam, że dobra, no to jest ta jedna dziewczynka, fajnie, a to nagle ciu, jeszcze jedno dziecko, mówię, oh my god, trzeba dom przebudować, skąd kasę na to? Masakra, posprzątaj. W ogóle też tam kilka razy puściłam los na loterii, oczywiście nic nie wygraliśmy. Oni też byli w takim miejscu, gdzie można sobie pograć za pieniądze, jakiś tam hazard pouprawiać, ale też nic z tego nie było. No tutaj widzę, że oni mają bardzo, bardzo dobre relacje mimo wszystko. Ale może słuchajcie, wiecie, Jacob chciał syna, który pójdzie w jego ślady, który zostanie strażakiem i w ogóle Josha kocha, no ale Josh tutaj nie rozwija jego pasji, widzicie, no czasami nie rozumieją się za dobrze, ale nadrabiają to. Kochana, masz też zlew gdzie indziej, wiesz, nie musisz tutaj akurat tego myć. Georgia, to znowu ty. No ja wiedziałam, że ona. Po prostu ile bym temu dziecku nie poświęciła czasu, to ono zawsze jest samotne. Czekajcie, musimy się z nią trochę pobawić, zmienić pieluszkę, wyściskać. Damy jej butlę profilaktycznie. Dobra, ty tutaj rozmawiasz z Joshem. Dobra, to gadaj z nim, może uda mi się tutaj wszystkie te dzieci obskoczyć. Bo zawsze mam takie poczucie, dobra, jak ta mi piszczy, że coś jest z nią nie tak, to później zaraz muszę iść do drugiej, bo uważam, że to jest niesprawiedliwe, że tylko ta dostanie trochę uwagi, a ta nie. Więc po prostu u mnie to wszystko trwa mega długo, zanim się gdziekolwiek wybiorę. Przy tej ilości dzieci, a trójka dzieci w Simach to jest dla mnie dużo. Pamiętam, że kiedyś miałam trojaczki i już dwójkę dzieci takich starszych i myślałam, że zwariuję. Po prostu. I to jeszcze były takie dzieci. A wiecie, ojciec był wampirem, matka była wróżką. W ogóle masakra jakaś. O, widzę, że Krystyna też zaczęła się świecić. Czy ja to mam, żeby zmienić jej pieluszkę? Czy tylko butla? Tylko butla na razie, dobra. To zmieni pieluszkę, jeszcze pobaw się z nią i troszkę wyściskaj. Jacob gada tutaj z Joshem na dole. Dobra, fajnie. Za chwilkę pójdziecie do parku i trochę się pobawimy. Będziemy musieli w ogóle wezwać opiekunkę. Tutaj taka dziwna opiekunka, właściwie to jest pan opiekun, do nas przychodzi, który jest ubrany w garnitur i ma tą maskę dla pszczelarzy, więc on jest trochę dziwny, ale nawet dobrze opiekuje się dziećmi, muszę wam powiedzieć. Tutaj koniki, oczywiście różne ozdoby dla dzieciaków. Uwielbiam tą tapetę. Ja nie wiem, czy ona doszła z jakimś dodatkiem, czy ona doszła z jakąś aktualizacją. Nie pamiętam, ale uwielbiam ją. Dlatego dałam dziewczynkom tutaj właśnie. Boże, Georgia, czego ty znowu chcesz od życia? I tak w kółko po prostu. Ludzie, to jest niesamowite. Czekajcie, zmień brudną pieluszkę. Dobra. I po prostu wzywamy opiekunkę i uciekamy stąd. Uciekamy stąd, bo nie wyjdziemy. Nie ma szans. Za chwilę każdy coś będzie od nas chciał. Czekajcie, usługi. Zadzwoń po usługi. Dobra. Wzywamy opiekunkę, mówię wam, i uciekamy. Uciekamy, nie wracamy. Dobra, przewinął ją to dobrze. Dobra, odłóż ją. Masakra z tymi dzieciakami, mówię wam. Dobra, jeszcze tylko zobaczę, co robią mi tutaj koniki. Koniku, gdzie ty tam wchodzisz? Tam nie ma dla ciebie miejsca. Proszę tutaj, Nelsik, poćwicz trochę. Serafinka, chodź, też poćwicz. A co ty tu chcesz robić? Galopuj w kółko. Ja ci dam galopować. Skaż mi przez te płotki, musisz się nauczyć. Jak chcemy cię dzisiaj wziąć na te zawody, w ogóle Andrea ma niski poziom, wiecie co, jeździectwa, chyba drugi, więc ja się nie spodziewam tutaj żadnych kokosów. Trzeba jej to też troszkę przyspieszyć, chociaż ona nie jest jakąś mistrzynią, ale wiecie, mieszkamy na wsi, mamy te koniki. Co ty robisz, moja droga? Włóż ją do tego, do kojca. Aha, dzwonisz, dobra. To dzwoń po tą opiekunkę i lecimy. Ten ino biegł mi po tym domu, masakra. Opiekunka, dzwonimy. Dobra. Odłożymy tylko Krystynę do łóżeczka, słuchajcie. O, patrzcie, gratulacje. Nels właśnie poprawił swoją umiejętność wyścigów, osiągając drugi poziom.
Chciałabym też moją rodzinkę gdzieś zabrać znowu na wakacje, ale zanim uzbieramy jakieś kasy, to oczywiście będzie dopiero jak dziewczynki będą w takim wieku szkolnym, bo teraz, to, nie wiem, chyba nawet nie można ich wziąć ze sobą. Dobra, słuchajcie, uciekamy stąd do naszego parku. Nie mamy daleko. Chciałabym sobie zrobić też fajną rodzinną fotkę. Mamy już taką z lata, no i właśnie teraz z jesieni, z każdej pory roku bym chciała mieć. Oczywiście jak dziewczynki będą większe, to też je zabierzemy. Zrobimy sobie rodzinną fotkę. To jest taki bardzo, słuchajcie, rodzinny safe. Trochę farmerski, trochę nie. No, tak to wygląda. Trochę farmerski, trochę nie. Nie, no mamy ten traktor i w ogóle. Także spoko. Dobra, czy my jesteśmy już wszyscy? Dlaczego zaczepiasz, moja droga, bezdomne koty? Proszę, nie rób tego. Tutaj sobie podejdziemy, może od razu szczelimy sobie fotkę, nie? Zrób kartkę. A czemu? A gdzie jest moje dziecko? Gdzie jest moje dziecko? Po 2 godzinach, nie? Yeah, matka roku. Dobra, czekam, aż on tutaj do nas dojdzie. Już możemy. No to spoko. Kto tutaj tak wyżera? Co wy tu robicie? Co tu się dzieje? Matko bosko. Jak jedzą, patrzcie. Jakieś placki z tym. Oni później tak dziwnie wyglądają, jakby byli zakrwawieni. Trochę takie krwawe zombie. Dobra, robimy tą kartkę, czy nie robimy tej kartki? Co się tam w ogóle dzieje? W ogóle chciałam iść jeszcze do tego domku nawiedzonego. O, tutaj jakieś te jabłka sobie połowimy. Fajnie. Super, super, że zrobiłaś sobie sama kartkę, koleżanko. Z dzieckiem i z mężem miałaś zrobić. Wskakuj tam jeszcze raz. W ogóle gdzie oni są? Jest. Jacob przylazł. Nasze dziecko chyba też już tutaj podąża, więc spoko. Kartka będzie. Mamy tutaj jeszcze możliwość zjedzenia sobie, więc spoko. To jest chyba mój ulubiony park. Chociaż tak naprawdę nie ma tutaj tych, jak to się nazywa, bramek, żeby sobie pograć z dzieciakiem. Ale gdybyśmy edytowali, myślę, to zrobiłoby się tutaj miejsce. Jee, mamy super wypasioną kartkę. Jeciu, ale patrzcie, jakie te łzawe zombie. Łzawe zombie. No i powiedzcie, że to nie wygląda dziwnie. On chyba też jest strażakiem. Coś mi się tak wydaje. Chociaż po tej tutaj odznace bym powiedziała, że raczej jakieś służby medyczne. No ale strój taki bardziej na strażaka. Okej, okay, idziemy. Aż mi ciarki przeszły. To co? Josh? Co ci się stało z włosami? Dlaczego na Bibera się pytam? O co chodzi w ogóle? Muszę mu to zmienić, jak wejdziemy do domu, bo dziwnie wygląda w tych włosach. Te mi się u niego bardzo podobają. Dobra, wejdź, ty jesteś odważny, także spoko, co to dla ciebie, proszę bardzo. Niech cała rodzinka sobie zwiedzi nawiedzony dom. Normalnie nie poznałam go w tych włosach, nie? Śnieży! Słuchajcie, u nas też za niedługo będzie śnieg padać i najpierw będę się cieszyć, a później będę na niego przeklinać, ale to nic. Dobra, właśnie tam do środka. Włazić! Nie ma, że boli. Tutaj jakieś duchy latają, słuchajcie, czasami. Patrzcie, tutaj jakiś ten pająk. Zjawa! Biała dama. O kurde, latający prześcieradło. A w tych oknach co jest? Ja, szkieletor! Muszę wam powiedzieć, że ja nie lubię takich nawiedzonych domów. Co się stało? Tak cię zajęło wrzeszczenie, jak dziecko, że nawet nie widzisz, jak ślizgnęła się do twojego wyposażenia. O Boże, mamy jakąś wiedźmę gnoma. Czekajcie, może to obczaić. Patrzcie, ile ona kosztuje. Ale nie będę jej sprzedawać. Zostawimy ją sobie. Mamy w domu jakieś inne gnomy, które można by było sprzedać, gdyby naprawdę strasznie była nam kasa potrzebna. Ja tak czasami robię, muszę wam powiedzieć. Nie rozmnażam tych gnomów. Ja w ogóle nigdy mi się nie udało rozmnażać. Czy my zostałyśmy duchem na 3 godziny? Nie, Andrea! Nope! Patrzcie, jaka straszna. Hello, my sweet, sweet baby. Wow, strasznie wygląda. Creepy, mega. Zobaczmy jej głos. Aha, no tak, nie zobaczę, bo ona nie może wykonać żadnej interakcji. Zaproś na randkę. Dobra, opowiemy jej dowcip. Josh, gdzie jesteś? Chodź no tutaj, bo będę cię potrzebować na chwilę. Zostaw tą lalkę. Patrzcie, jak creepy. O kurde, dobrze, że to trwa tylko 3 godziny. Przeklęta przez czarownicę. O matko!
Ach, Andrea słyszała o nawiedzonych domach, ale to jest niedorzeczne. Nie przejmuj się, upiorne efekty powinny zniknąć po pewnym czasie. 3 godziny, ociup. Ja pamiętam pierwszy raz, jak wyszły te pory roku i miałam jesień i sobie wyszłam do tego domu i właśnie mój Sim się stał duchem. Ja myślałam, że on umarł. Naprawdę. Dopiero później się zorientowałam, że tutaj jest jakiś mudlet i odetchnęłam, ale myślałam, że Boże, ten dom zabija. Naprawdę upiorny dom. Dobra, podniesiemy kilka kwiatków, bo widzę, że się ostały, mimo że już pierwszy przymrozek, słuchajcie. Podnieś kwiatki. Czy tego kwiatka zaznaczyłam? Słuchajcie, nie wiem. Ale dobra, coś tutaj pozbieramy. Josh, chodź, pokaż może z tatą. Rzucaj dyskiem. Nie wiem, czy tutaj będzie miejsce, bo czasami w tych parkach nie ma miejsca właśnie, żeby sobie pograć. Widzę, że Nels się świeci. Co on tam jest? On chce pić, więc nie wiem dlaczego. Czekajcie, zerknę tylko na niego na chwilkę. Bo żeby on się napił, to on musi wejść do tej stajni. I ja tutaj tą stajnię trochę budowałam na BB Move Object. I czasami nie wiem, czy oni mogą korzystać. Znaczy widziałam, że on tutaj może normalnie wchodzić, więc spoko. Pi, Serafinka, co ty robisz? Też chcesz pićku. Ci zaznaczę twoją zagrodę, bo nie wiem, do której idziesz. Dobra. I idziemy z powrotem, słuchajcie, do naszej rodzinki. Kurczę, zawody chyba są o 5, nie? Będziemy musieli się zbierać za chwilę, jeśli chcemy na nie zdążyć. Przynajmniej Andrea będzie musiała iść. Bo tylko ona potrafi jeździć. Chociaż nie wiem, czy ona w tym stanie, słuchajcie, powinna gdziekolwiek iść. Nie wiem, czy ona będzie mogła jeździć konno. Czekajcie, przetransportuję się do koni. I zobaczmy, nie wiem, czy duchy mogą tutaj konno jeździć. Daj przysmak, gładź. Dobra, Andrea, chodź tutaj do domu. Niech sobie mężczyźni zostaną jeszcze w parku, niech sobie tutaj grają. Co tobie jest, Nelsik? No to prześpij się, jak jesteś taki zmęczony. Hehe, patrzcie, jak fajnie się tutaj bawią. Dobrze im idzie, kurczę, blade. Szkoda, że... Znaczy szkoda. Pójdziemy sobie na te wyścigi, ale gdybyśmy zostały, to mogłybyśmy nakręcić film domowy. Tutaj w ogóle mam dwie kamery. Nie, już jedną, więc musiałam jedną sprzedać. Bo wiecie co? Andrea mi nie chciała ten filmów nagrywać. Teraz mogę nagrywać. Nie wiem, co się wtedy znowu stało, ale postać Andrei się dość tak zbagowała. 15 zeta za zimowe kwiatki. Tutaj nawet całkiem nieźle. Trochę kaski wpadnie. O, patrzcie. Podratowaliśmy odrobinkę nasz budżet. Może będziemy mogli dokończyć tą stajnię. Andrea, gdzie jesteś? O Boże, zanim ty dojdziesz do tego domu w tym stanie, to naprawdę będzie poza woda. Coś mi się wydaje. Co tutaj te koty? Te koty normalnie się tutaj wiecznie piorą, to muszę wam powiedzieć. Ciągle jest jakaś bijatyka. Widzę, że to są chyba bardziej przyjaźnie do siebie nastawione, także spoko. Co? Nie znałam żadnego takiego zimy. Czy tutaj jest jakaś czarownica? Tak, ta pani jest czarownicą, okej. O mój Boże! Kobito, różę się. Masakra. Czekaj, ty już jesteś koło swojego domu? Nie, jeszcze nie. Ale dobra, może niech ten... Niech Serafina tutaj podejdzie do ciebie, bo to jest jakaś masakra. Chodź tu. Nikt tu nie mieszka, super. Oh yeah. Idź tutaj, Serafinko. Jak tam nasi panowie dalej sobie grają dyskiem. Niech sobie jeszcze pograją chwilkę, muszę tutaj ogarnąć dziewczyny, że po prostu jemu nie jest zimno. Co ci jest, biedaku? A tak mumi? A tak mumi? Ach, ta mumia bardzo poważnie, co robi? Traktuje swoją pracę. Minie trochę czas, Jezus, nie umiem czytać dzisiaj. Zanim Jacob się z tego otrząśnie, o biedny, a to? Wessany do czwartego wymiaru. Jacob! Połowimy sobie jabłka. Ty chcesz być legendą wokalu. Nie, ja bym go bardziej widziała w takim przemyśle muzycznym, ale coś z filmem związanego. Coś tutaj jest taka kariera, więc pewnie mu ją kiedyś wypiorę, słuchajcie. Dobra, gdzie jest mój koń? Nie zdążymy na te zawody. Matko Bosko!
Czekaj, dosiądź konia. Nie, osiodłaj konia. Edytuj siodło. Nie, nie edytuj siodło. Osiodłaj, osiodłaj na co dzień. Wiem, mam takie lamerskie siodło tutaj, trochę takie róż. Nie! Jeszcze opiekunka mi się ten zwolniła, ale dobra, jak będziemy odjeżdżać, to na pewno będzie taka możliwość, że będziemy mogli tą opiekunkę wezwać ponownie. Co, ty nie możesz go dosiąść? Możesz. Patrzcie, Jezu, jak próbuję. Tylko nie dosiadaj tyłem. O, dobra, spoko. Udało się, moi drodzy. Gdzie są te zawody tutaj? Oglądaj zawody, kupuj konia, weź udział w zawodach. No to dobra, wyścig dla początkujących. Słuchajcie, może się uda. Chcę zobaczyć, czy wyskoczy nam komunikat, żeby wezwać tam opiekunkę. Nie wyskoczył. O, dobra. Czyli dzieci czasami po prostu, słuchajcie, same tutaj zostają. To już nie jest pierwszy raz u mnie, że mi ten komunikat nie wyskoczył, jak nikogo nie było na parceli. Dzieci są same, na szczęście śpią. Nie ma opiekunki, widzicie? Takie rzeczy po prostu tylko w Simach. Dobra, jak tam? Panowie, u was? Gracie sobie tym dyskiem. Okej, to może jabłka połowicie jeszcze, to bym chciała zrobić. Połów jabłka z Joshua i z tym panem. A ja pośledzę naszą Amber. Boże, Amber. Nie Amber, słuchajcie, nie. Patrzcie, no teraz. Czemuś ją rozsiodłała? Osiodłaj. Osiodłaj ją. Godzinę po prostu będziemy tutaj wszystko teraz robić, żeby wziąć udział w zawodach. No wsiadaj, że na tego konia, kobito. Ja się boję, że nie zdążymy. Nic z tego. Nic z tego będą. Jeszcze możemy. No tak, Georgia nie może sama zostać już w domu, ale Christina może, słuchajcie. Wezwij opiekunkę. Zawsze tylko Georgia i Georgia, słuchajcie. Mała księżniczka. Aż tu musimy jechać. O kurde, ale to tak głupio jest ogrodzone, muszę wam powiedzieć. Mam nadzieję, że opiekunka zajmie się naszymi dziećmi. Widzę, że się świecą już. Tutaj panowie biorą udział w zawodach w łowieniu jabłek, ale ja chcę zobaczyć, jak tutaj pójdzie naszej Andrei. Nelsik, co tobie jest? Jeść ci się chce. Okej, impreza zacznie się wkrótce. O, już słuchajcie. Spokojne tempo, ryzyko. Zaryzykujemy. To są nasze pierwsze wyścigi. Fajna muzyczka. No patrzcie, jesteśmy 11. 11 na 11 pozycji. Zawsze można w ten sposób z tego wybrnąć. Jak tam panowie? Jak tam? Łowicie sobie tutaj. Patrzcie, jak Josh wsadził tą swoją czuprynę. Musi być zimno. Się dziwię, że ta woda nie zamarzła, ale dobra. Dobra, niech sobie łowią. Patrzcie, jak Josh tutaj daje czadu. Idzie mu bardzo dobrze. Nelsik śpi i nie zważa na to, że jest głodny. Dobra. O nie! Obcy pan wygrał. Obcy pan! Dobra, czy my jesteśmy głodni? Czy też nie? Nie wiem. Jesteśmy trochę głodni. Weźmiemy sobie tutaj jakieś jedzonko, słuchajcie, kup jedzenie, skoro już udało nam się wyjść z domu, to nie będziemy tak szybko wracać. Dobra, ty idziesz opróżnić pęcherz, spoko. Tutaj ktoś sobie piknik robi w ogóle. Ale fajnie tutaj, klimatycznie, nie? Zobaczmy, jak tam Andrea. Wow, na drugim miejscu jesteśmy! Andrea! Andrea! Może i coś wygramy, słuchajcie. Pewnie i tak spadniemy na czwarte za chwilę. Ciup, jesteśmy na pierwszym, nieźle. To co, fryteczki sobie weźmiemy. Jacob, jak ty tam? Jeszcze jesteś w tym toilet. Chodź tu, kup jedzenie, bo za chwilę nam zamkną ten przybytek rozkoszy dla podniebienia. Andra, jak tam? Ciup! Patrzcie, może uda nam się wygrać. Co to się stało znowu?
Dobra, obczajmy to. Widzę, że nasze dzieci są głodne. Dobra, tutaj jeszcze tylko zjemy i będziemy wracać. Co ty byś, Jacob, chciał, co? Co ty byś chciał? Przecież dalej jesteśmy na pierwszym miejscu. Niesamowite. Zobaczymy, ile kasy wygrałem. Dobra, weźmy sobie hamburgera. Nie ma Andrei, to nie ma kto na nas krzyczeć, że to jest niezdrowe, więc zjemy, a co tam? Nels, ty mnie rozbrajasz. Czy ty nie możesz wstać, jak jesteś głodny i zjeść? Nie, to jest zbyt skomplikowane, tak? Muszę na ciebie tutaj klikać, proszę bardzo. Patrzcie, Andrea będzie na pierwszym miejscu. Aaaa! Wygraliśmy! 600 simoleonów, super. Bardzo fajnie, ej, super nam się udało, a wcale nie mamy takich mega jakichś wypasionych umiejętności. Dobra, wracamy do domu. Nasze dzieci tutaj są biedne. Okej, okay. Serafina pewnie będzie zmęczona, więc... Nie, znowu sobie razem tutaj siedzimy, fajnie. Dobra, panowie, wracacie do domu. Trzeba... To był fajny dzień, ale trzeba się zbierać. Trzeba jeszcze Josha wykąpać, zmienić mu fryzurę do tego płaszcza. Andrea, wracasz do domu? Gdzie jesteś? A tutaj jesteś gdzieś i już nie jesteś duchem zapewne, no nie. A, biegnie sobie. Fajnie. Dobra, możesz z niej zsiąść, moja droga. Zejdź z konia, dobra. Jeszcze trzeba będzie ją rozsiodłać, bo ona później będzie obrażona na cały świat. Rozsiodłasz ją? Dobra, spoko. Jak tam, Serafinko, twoje potrzeby? Jesteś głodna troszkę. Dobra. Opieka. Oczywiście musimy ją tutaj wyszczotkować, słuchajcie. Musimy jej dać przysmak. Ona chyba ma dobre kontakty, przez to, że na niej cały czas jeździliśmy. Ale musimy się tutaj nią zająć. Ty, mój drogi, się zajmiesz może dzieckiem, może nie koniem. Może dziecko będzie nas bardziej tutaj potrzebować. Która się znowu tam wydziera? Oczywiście Georgia. Czy nie wydziera się, tylko śpi. A Krystyna? Krystyna, to... Nie, ty masz bardzo dobre tutaj wszystko. Dobra, daj jej butelkę. Baw się wspólnie, wyściskaj, czy ona jest jakaś brudna? Pęcherz nie, ale pewnie za chwilę będzie. Dobra, to jeszcze ją wyściskaj, później się zajmiesz drugą córką, czyli Krystyną. Josh, co robisz? Gdzie ty jesteś? O Boże, zostawili cię na pastwę losu gdzieś na lodowisku. Aha, dobra. On idzie przez to jezioro, spoko. Josh, różysz się, bo jest późno. Co, ale mamy głodne dziecko. Gdzie jest ten Jacob? Co on robi? Czemu go tak długo nie ma? Jest. Jeszcze chwila i by nam dziecko odebrali normalnie. Andrea, słuchaj, może ty byś coś zrobiła dobrego w domku? Ja wiem, że wszyscy... Patrzcie, znowu dynia nam się popsuła. Że wszyscy już jedli i w ogóle. Ale może na jutro zrobimy jakąś pizzę. Podaj obiad, chleb wiejski. Albo kalzone, zrobimy co tam. Dobra, zobaczmy, jak Jacob sobie radzi tutaj z dziewczynkami. Słuchajcie, Krystyna śpi i kurczę, chyba nie będę jej budzić. No jest tak słodko, to by śpi. Ona tylko je i śpi, nie? A ta to się wydziera zawsze w niebogłosy. O. Słychać zresztą. Jak któreś dziecko się świeci, to ja od razu wiem, że to jest Georgia, nie? Fajnie się z nią bawię. Dobra, Josh, ty wróciłeś do domu, wróciłeś, spoko, chcesz się ogrzać, to chyba już się ogrzałeś, nie? Gdzie ty jesteś, kolego? Dobra, moi drodzy, ja już będę kończyć ten odcinek. Tutaj muszę mu te włosy za chwilkę zmienić, on chce już iść spać. Widzę, że Andrea też sobie tutaj gotuje. Wszystko jest cacy. Także widzimy się pewnie niebawem znowu w zapisie z tego save'a. Na razie się z Wami żegnam. Zapraszam na kolejne filmiki. Trzymajcie się i pa pa!